czołgiem. Jak widać, albo nie widać, Partnice, Wrocław, tor wyścigowy konny znowu, więc w Warszawie było jak kuń, dzisiaj też będzie jak kuń. Mam nadzieję, że pójdzie szybko i sprawnie, ale do czego zmierzam? Jeszcze niedawno była ta Warszawa, było zimno, a teraz mamy już pełno ciepło lato i w ogóle. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno nie będzie tak ciężko jak w tej Warszawie. Tutaj tylko rekrucik, więc na szybkości. Co prawda już widziałem pierwsze przeszkody, na których na pewno zgubię zęby albo się przynajmniej wyłożę i trzeba będzie pompować aż miło. No ale co zrobicie? No nic nie zrobicie. No tak trzeba, albo się człowiek przygotowuje i nie cierpi, albo jedzie na trasę i cierpi. No ale to co ja będę wam mówię? Przecież wy wszystko wiecie, nie? No i zobaczymy, jak będzie. Nie przewiduję jakichś, kurczę, wiecie, hopek, nie wiadomo czego, no bo przecież to Wrocław, tutaj zawsze po płaskim, a nie jest to stadion, jak zawsze było, czyli pierdyliard schodów. Zresztą, kurczę, powiem wam, wywaliło mi wspomnienie na Facebooku prawie rok temu, to znaczy prawie, no rok temu. Najpierw stadion Wrocław, a później jeszcze mi się zachciało wbiegania na Sky Tower i tamte 49 pięter. Oj, kto tego nie widział, niech zobaczy. To znaczy, badziewna jest ta relacja, kurczę, zwłaszcza z tego Sky Towera, ale co to tam się wywaliło w mojej głowie, to tylko ja wiem tak naprawdę. Totalnie mnie odcięło. To żeśmy sobie powspominali. Idę do depozytu. No i co, trzeba pomału się tam bliżej mety kręcić, to znaczy startu. No i zobaczymy, jak będzie. Idziemy. In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Where humanity is augmented to achieve what was once thought impossible. Cybernetics.
Jak widać, albo nie widać, nie, no było widać, trasę już widzieliście, więc czy była trudna, czy była łatwa, każdy miał tam swoje do zrobienia i pewnie zrobił, nie wiem jak u was, u mnie wyszło jakieś 7,5 km, więc troszkę więcej niż zakładany rekrut, fajnie. I co trzeba powiedzieć? Zacna to trasa była, co prawda uważam, że jednak stadion był lepszy, ale dobrze, że zmienili tą miejscówkę, no bo ile można wałkować jedno i to samo, a jednak te partnice, no też tam kiedyś zaczynali, więc nie wiem, czy Ranmageddon wziął sobie za punkt honoru, żeby przeciągnąć jednak wszystkich po tych miejscówkach, gdzie zaczynali, no ale patrząc, że był tor Służewiec w Warszawie jako zimowy, później jednak jeszcze tutaj też jak kunie, trzeba było pobiegać trochę. No i ogłoszone Myślenice jako ultra, no tam jest, widzę na grupie Jaranko, no bo ludzie bardzo liczyli na to miejsce. Ja nie miałem okazji spróbować tam, więc tym bardziej jadę i będziemy patrzeć, jak dostanę piernicz na tym ultra. No ale trzeba próbować, co tam, najwyżej 15 godzin na trasie i jakoś się to wszystko zrobi. Nie, no mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Do rzeczy. Oczywiście. Jak zwykle, były małe sukcesy, były porażki, większe, mniejsze. Fajnie udało mi się z tym multirigiem, gdzie były kółka i były te X-y. I tam jeszcze grucha chyba wisiała, albo kulka, już nie pamiętam, co było na końcu. W każdym bądź razie, nie tylko siła i charakter, ale matematyka też zrobi z ciebie Ranmagedończyka. Czemu? No bo nie wiem, jakoś tak wyszło, że te łapy mam na tyle szerokie, że przesuwając się chyba co jedną tą omijając, wychodziło tak, że mogłem sobie pozwolić na to, żeby ominąć jednak ten X, więc tam gdzieś do końca dopyrkałem sobie z tym swoim biednym swingiem i później do wyboru zostało albo łapać za właśnie kulkę, czy tam gruszkę, albo za ten X, no i gdzieś tam złapałem za tego X-a na początku jeszcze właśnie tutaj, gdzie karabinek, więc sędzia mnie poprawił, złapałem to tak jak trzeba. No i gdzieś tam paznokciem smyrłem ten dzwonek, więc naprawdę jestem zadowolony, bo bałem się tego, bo oczywiście, kurczę, no co, no człowiek się uczy cały czas, nie chodzi nigdzie na jakieś tam, wiecie, większe, mniejsze siłownie i tyle. Pilnuję tylko, żeby jakoś było można na spokojnie biec sobie między jednymi a drugimi przeszkodami. Kołkownica, nie, kołkosznikow, nie pamiętam jak to się nazywa, wiecie, te kołki wkładane tam w ten... Też zostało 2 czy 3 do przełożenia i byłoby już zrobione, to no odpuściłem. Odpuściłem, nie miałem mocy, ale tutaj powinienem podziękować panu sędziemu, który tam była jeszcze ta konstrukcja z wariatem, gdzie na początku były te takie deski i później ten. Jakoś tak się to zapierało, właśnie tu muszę pogadać z moim brief coachem, trenerem, a prywatnie żoną, że jednak obrączkę to będę ściągał na ten, no bo tam ewidentnie, jakbym nie miał tej obrączki, to bym za pierwszym razem zrobił, a tak gdzieś tam się zmęczyłem. Usiadłem pod tą przeszkodą, sędzia do mnie powiedział, że stary, no zrobisz, no to nie jest problem. No i w sumie, gdyby on nie zagadał do mnie, to bym pewnie odpuścił, a tak zostawiłem mu obrączkę, jeszcze były śmieszki, że za chwilę rocznica ślubu i żebym czasem nie zapomniał. No i zrobiłem to, co można było zrobić, no do wariata oczywiście nie podjeżdżam, bo to... Z drugiej strony tu była elita, więc nie ma co się stresować. I sobie to zrobiłem, więc dziękuję panie sędzio, bo gdyby nie pana jakieś tam dwa słowa do mnie, to pewnie bym to zlał, a jednak człowiek się cieszy, że przepchnął i to. No i kolejna sprawa, już tak na koniec, nasza świecka tradycja. Pozdrowienia dla gościa, z którym przed biegiem zbiłem piątkę. Oczywiście nie wiem jak ma na imię, ale to jest gość, który proponował i polecał Żarełko w Bałtowie na finale, więc trzymaj się, mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Druga sprawa, gość z elity, już po prysznicu, po wszystkim gdzieś tam się ubierałem i ten, chwilę pogadaliśmy też. Tutaj też powodzenka, nie spytałem oczywiście o imię, ale powodzenia, bo tam słyszałem, że grube zmiany w życiu mają się szykować, więc wszystkiego dobrego i trzymam kciuki, niech wszystko się uda. No i były wspominane Rolantowice, to mam nadzieję, że gdzieś tam w Rolantowicach się widzimy. Jeżeli to będą Rolantowice, bo ja nie wiem, czy oni już tam ogłosili, czy nie. No i trzecia sprawa, już taki ściorany po tym, jak odebrałem medal, wszystko, idę taki zaklejony trochę i idzie na mnie, no na mnie, no po prostu idzie z naprzeciwka gość, ale widać, że tam, kurde, tam nie ma lipy. I sobie myślę, kurczę, jakbym takiego gościa spotkał gdzieś w ciemnej uliczce, to no momentalnie bryczesy do prania by trzeba było oddać, bo... Jeszcze do tego pomalowany, ubrany jakoś tam w moro, no była moc, było z daleka widać, że tam idzie
dzik ciężkiej wagi i tutaj on przyszedł rozjechać ten tor. Swoją drogą daj znać, jak poszło, bo jestem ciekawy. No i sobie tak już idę i on do mnie mówi cześć i ja taki trochę wystraszony, trochę ten, nie wiedziałem co zrobić tak naprawdę, dopiero po chwili on gdzieś tam ten jeszcze pociągnął gadkę i dopiero gdzieś tam mnie puścił, ale w pierwszym momencie to przestraszyłem się gościa, więc przepraszam i mam nadzieję, że widzimy się na następnej trasie, bo kompletnie rozwaliło mi głowę, że gość naprawdę potężnie zbudowany gdzieś tam może mojego bojkotu słuchać i widać, że tam jest ćwiczone i jest robione wszystko, no konkretnie wyglądał, także pozdrawiam. No i już na sam koniec roadmap do Poznania. Trzeba jechać. Czemu trzeba jechać? No bo trzeba jechać. No bo weterana by trzeba było już odebrać. W sumie później będą formozy, nie formozy, więc nie będę się tam już na Ranmagedonie za bardzo naświetlał. Myślenice, ultra, no trzeba jechać. Tam widzę, kurczę, jest bardzo duże jaranko, jeżeli chodzi o tych starych wyjadaczy, którzy zaczynali gdzieś tam się docierać w Myślenicach, więc będzie spoko. No i co? Trzeba się szykować na ultra. Będzie boleć, no ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ciekawy jestem, czy będzie gorzej niż w Harachowie. Jak myślicie? I to nie mówię o tym Harachowie, co był teraz, tylko o tym pierwszym Harachowie, gdzie te podbiegi i te górki się tak... Albo nie wiem, może on był taki straszny dla mnie, bo rzeczywiście tam jeszcze nie byłem przygotowany jakoś tak porządnie, czy coś. No nie wiem, porządnie to jeszcze daleko, no ale coś jest na rzeczy. Dobra, nie przedłużam. To co? Poznań, Malta. Ten, kto biegał Survival Race, zna miejsce. Swoją drogą ciekawe, czy zmienili dlatego, że już parę razy jednak na tym hipodromie było, czy jednak ekolodzy z Poznania narobili takiego szumu po ostatnim biegu, że trzeba było zmienić miejscowe i tyle. No ale Malta zacna, tam też będzie fajnie, mam nadzieję, tylko że do tego jeziora nas wpuszczą i tam troszkę będzie można się pochlapać w tej wodzie, no bo jednak ostatni Survival Race, jak biegałem, no to coś tam nie było tak z wodą, jeżeli dobrze pamiętam, ale to też ktoś w komentarzu pod filmem napisał, więc zobaczymy, co będzie. Dobra. Nie przedłużam, bo ile można słuchać mojego gadania, nie? Aha, jeszcze jedno. Jak wam lodowa pasowała? Bo powiem wam, że po tych tam, nie wiem, załóżmy, że to było po 6 km, no i tam jeszcze ta końcóweczka później, no coś orzeźwiającego i naprawdę świetna sprawa ta lodowa na koniec. Więc, jeżeli macie możliwość, a ja taką mam, co prawda woda, sprawdzałem, 15 stopni tam ma, zaraz wam pokażę zresztą. To trzeba korzystać jeszcze, sesję trochę dłuższą sobie zrobić, jednak troszkę jeszcze się tak w ramach regeneracji trochę wymrozić. Fajna sprawa, nie powiedziałbym nigdy, że to będzie takie kojące, że tak powiem, po takim pierniczu. Także nic, nie przedłużam. Nara, do Poznania jedziemy. Tu jeszcze jest moje pranie, widzicie? Tak sobie chłopak radzi na wsi.